Prawie od początku, w 73 roku rozpocząłem działalność. Także już to ile? 20 parę lat, więcej, 25, 6 lat już. W zasadzie ten dom, ja to tak zawsze mówię, że dzięki właśnie figurkom o tematyce żydowskiej powstał, wybudowany. W zasadzie to się skończyły czasy takich twórców, którzy tylko robili dla siebie, bym powiedział. Że on tam sobie wydłubał jakąś figureczkę, to była taka typowa rzeźba amatorska, taka no, ludowa, bym powiedział. No ale czasy są inne teraz. No, żeby z tego żyć, to trzeba pewne rzeczy powielać, no, jakimiś seriami robić. No, starać się pewnie, że rozszerzać ten zakres, żeby nie było to takiej monotonii, ale jednak to jest już pewna taka mówię, że manufaktura. No. To jest galeria, a pracownię mam gdzie indziej. Tam pracowników mam i oni wykonują te rzeczy. Ja w zasadzie projektuję pierwsze egzemplarze. A oni już później, no, czuwam na tym, żeby ta forma w dalszym ciągu była odpowiednia, ale wykonują to ludzie. Różni ludzie kupują, to nie tylko na przykład Żydzi, którzy przyjeżdżają do tego. Polacy to kupują, przecież często do mnie Polacy przyjeżdżają, bo się podoba ta jako forma, jako figura. I z innych krajów bardzo często, Japończycy bardzo dużo kupują też tego. Odbiorcy podpowiadają, co robić, z czego można żyć. No, niestety taka jest prawda, że z tego się żyje. Z tych wyrobów właśnie. Nie robię dla przyjemności tego. Pewnie, że jak robię coś nową formę, to mi to sprawia przyjemność, bo to coś nowego powstaje. Ale później, no to wiadomo, no, trzeba to sprzedać i z czegoś żyć. No. A sprzedać to też jest duża sztuka. Nawet większa niż zrobić.